Wieczór telewizji w Polsce. Witam Państwa serdecznie. Proszę Państwa, trochę zamieszania wzbudziło ujawnienie dokumentu Ministerstwa Obrony Narodowej, z którego wynika, że była propozycja obcięcia wydatków na armię w ciągu lat 2025-2028 o 57 miliardów. Szef sztabu generalnego, pan generał Kukuła, odpisał, że on nie widzi takiej możliwości, nie zgadza się na to. No i zaczęło się. Oczywiście MON wydało natychmiast oświadczenie i z tego oświadczenia wynika, że stanowczo zaprzecza Ministerstwo Obrony Narodowej informacjom podanym przez media, jakoby planowało cięcia wydatków. To są całkowicie bezpodstawne i wprowadzające w błąd informacje, ale przecież w przyszłym roku, proszę pokazać nam to oświadczenie, bo chyba mamy, ale w przyszłym roku przecież planujemy zwiększenie budżetu na armię o 10%, co jest i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. No ale posłowie PiSu poszli z kontrolą do Ministerstwa Obrony, okazało się, że taki dokument jest. Choć najpierw mówiono, że jest, potem nie chciano pokazać, a potem utajniono. Prezydent Duda tego samego dnia na konferencji prasowej po spotkaniu z prezydentem Słowacji zostało to zapytany i co powiedział. Mam do tego stosunek absolutnie negatywny i uważam, że jest to w naszej sytuacji, jaką mamy dzisiaj, sytuacji bezpieczeństwa, wykluczone, nieodpowiedzialne działanie byłoby, gdyby doszło do takiej redukcji. My potrzebujemy niestety, bo oczywiście wolałbym te środki wydatkować na inne cele, ale potrzebujemy wydatkować dzisiaj ogromne środki na modernizację naszej armii, na jej zwiększenie liczebne z jednej strony, ale z drugiej strony także i na jak najlepsze wyposażenie naszych żołnierzy. To są ogromne wydatki. My tych zaległości, które powstały w ciągu ostatnich dziesięcioleci, mamy bardzo wiele i one muszą być naprawione. Dlatego kupujemy sprzęt, staramy się go kupić jak najszybciej, a jak najlepszy na świecie. W związku z powyższymi kupujemy ze Stanów Zjednoczonych, przypomnę, czołgi Abrams, także te najnowszej generacji, które dopiero zmierzają do Polski, dopiero będą do nas przybywały teraz w niedługim czasie. I jeszcze jedna opinia profesora Zdzisława Krasnodębskiego, który na portalu na Platformie X napisał: zwiększanie siły militarnej Polski, nasze wydatki na obronność budziły od paru lat duże zaniepokojenie w Europie, szczególnie za Odrą. Nic więc dziwnego, że rząd Tuska zamierza uśmierzyć ten niepokój. Pamiętam spotkanie z przedstawicielstwem HESI w trakcie pracy nad rozporządzeniem EDIRPA. To wyjaśnię naszym widzom, że EDIRPA to jest instrument na rzecz wzmocnienia europejskiego przemysłu obronnego przez zamówienia realizowane na zasadzie współpracy, czyli w Unii Europejskiej. I przedstawiciele niemieckiego przemysłu obronnego byli bardzo poruszeni faktem, że Polska zamierza rozwijać współpracę z Koreą Południową. Naszym gościem jest pan poseł Mariusz Błaszczak, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, były minister obrony. Panie ministrze, zaniepokoił się bardzo, jak pan jako były minister obrony, kiedy pan przeczytał, że takie cięcia w ogóle komuś nawet na etapie propozycji przyszły do głowy? Oczywiście tak, dlatego że te cięcia dotyczyć miały modernizacji, a więc zakupowania sprzętu wojskowego. Te pieniądze miały być przeznaczone również na wsparcie dla sił sojuszniczych, głównie amerykańskich, bo przede wszystkim amerykańskie wojsko stacjonuje w Polsce. Centralne plany rzeczowe, bo właśnie cięcia miały dotyczyć tak zwanych centralnych planów rzeczowych, to są pieniądze przeznaczone na modernizację wyposażenia Wojska Polskiego. Więc kiedy słyszymy zaprzeczenia, a potem okazuje się, że taki dokument powstał, to świadczy tylko o tym, że rząd Donalda Tuska bardzo nie chciał, żeby opinia publiczna dowiedziała się o takich zakusach. Ale jeśli do tego dołączymy fakt, że Unia Europejska nakłada na nasz kraj procedurę nadmiernego deficytu, jeżeli do tego dołączymy fakt, że w tak zwanej białej księdze przygotowanej przez ministra finansów z rządu Tuska jest kwestionowane finansowanie pozabudżetowe rozwoju Wojska Polskiego, wzmocnienia Wojska Polskiego. Chodzi o Fundusz Wsparcia Sił Zbrojnych, który powstał na podstawie ustawy o obronie ojczyzny. No to wtedy mamy całość tych działań zmierzających właśnie do tego, żeby zatrzymać modernizację polskiego wojska i żeby powiedzieć, że Unia Europejska zmusiła Tuska do tego, że no nie może więcej przeznaczyć budżetu na te zadania.
zdania, no ale przecież Niemcy nas obronią, bo kiedy przyjechał Scholz do Warszawy, to Tusk powiedział, że Niemcy biorą odpowiedzialność za bezpieczeństwo. To były skandaliczne słowa, pokazujące również to, że pozycja Polski na arenie międzynarodowej bardzo, ale to bardzo spadła. Nie łudźmy się, nikt nie będzie Polski bronił oprócz polskiego wojska, więc musimy postawić wszystko na to, żeby wojsko polskie było silne, żeby realnie mogło odstraszyć agresora. No dobrze, panie ministrze, ale jak to jest? Ja rozumiem, że mamy cywilny nadzór nad polskim wojskiem, prawda? Minister jest cywilem, większość urzędników też. No i nagle w tym Ministerstwie Obrony Narodowej sobie siedzą i takie rzeczy wymyślają. Tymczasem przecież ludzie, którzy się znają na wojsku, a na pewno generałowie się na nim znają, wiedzą, że te wszystkie działania Rosji, które zmierzają do odbudowy potęgi militarnej, one swój szczyt osiągnęły w 2028 roku. Takie są założenia, że w 2020 roku Rosja dojdzie do tego stanu, który był przed wojną na Ukrainie. Czyli w momencie, kiedy Rosja będzie tak bardzo silna, to ktoś wymyślił w Ministerstwie Obrony Narodowej, że właśnie w tym roku o 44% ma być ścięty budżet na obronę. Po pierwsze, przygotowania do budżetu na przyszły rok już się rozpoczęły, dlatego że do końca września tego roku rząd musi złożyć do parlamentu projekt budżetu na rok następny. Te działania są jawne. Sprawy dotyczące budżetu są jawne. Z definicji są jawne, a więc kiedy teraz słyszymy, że dokument został utajniony, no to o co w tym wszystkim chodzi? To jeszcze przed posłami, którzy mają dostęp do dokumentów tajnych. Właśnie. I najpierw ci posłowie słyszą wiele informacji na temat tego dokumentu, a potem przychodzi inny zestaw urzędników i mówi, że no niestety te dokumenty są niejawne. Najpierw mówią, że są jawne, potem, że są niejawne. One z definicji są jawne. One z definicji są jawne. Jak powstają takie dokumenty? Są wytyczne, bo to są właśnie wytyczne, ale dla Ministerstwa Obrony Narodowej. Natomiast te wytyczne są konstruowane na podstawie pewnych wskazówek z Ministerstwa Finansów. No przecież to stąd wszystko się bierze. I potem trzeba podkreślić bardzo dobrą, obywatelską postawę szefa sztabu generalnego, generała Wiesława Kukuły, który się nie zgodził na to. To jest niezwykle istotne. Nie zgodził się na redukcję wydatków związanych z modernizacją polskiego wojska. Gdyby inny oficer stał na czele sztabu generalnego, zapewne gdyby stał na czele sztabu generalnego oficer pokroju tych generałów, którzy dowodzili Wojskiem Polskim przed 2015 rokiem, którzy się godzili na likwidację jednostek wojskowych, całą dywizję likwidowali w 2011 roku, pierwszą warszawską dywizję zmechanizowaną imienia Tadeusza Kościuszki, no to pewnie by nie pisnął słowem, pewnie by uzgodnił i cały proces przebiegałby dalej. No dobrze, zwierzchnik sił zbrojnych, prezydent Andrzej Duda w zdecydowany sposób mówi, że nie wyobraża sobie, słyszeliśmy przed chwilą, żeby jakiekolwiek nakłady na obronność były zmniejszone, wręcz przeciwnie, powinny być zwiększane. Ale jakie instrumenty ma prezydent w ręku? Przecież gdyby się rząd uparł, ustawa budżetowa jest jedyną ustawą, której prezydent nie może zawetować. To prawda. Jedynie presja ma sens, pani redaktor. Jedynie presja ma sens, mówienie o tym, wskazywanie na te niebezpieczeństwa. Presja ma sens. Zauważmy, że kiedy zostali oskarżeni, zatrzymani, skuci w kajdanki żołnierze w marcu tego roku, którzy strzegli polskiej granicy, dlatego że użyli broni, to wtedy, kiedy ta informacja ujrzała światło dzienne, zostali zawieszeni, pozbawieni połowy uposażenia, no ale poprzez to, że była presja społeczna, za co też wszystkim dziękuję, również telewizji w Polsce.pl, to w koniec końców wrócili do służby, chociaż postępowanie prokuratorskie wciąż trwa, no ale niemniej do służby wrócili. A więc ta presja jest źródłem bezpieczeństwa, naszego sukcesu, a sukces polega na tym, że musimy kontynuować te procesy wzmacniania polskiego wojska, które zostały rozpoczęte za rządów Prawa i Sprawiedliwości, bo od tego zależy bezpieczeństwo naszej ojczyzny, a więc przyszłość Polski.
Panie ministrze, pojawia się informacja w mediach, że polski rząd zamierza drastycznie ograniczyć nakłady na obronność. Iskrówki idą z ambasad do krajów Paktu Północnoatlantyckiego, a prezydent kilka dni później ma jechać do Waszyngtonu, żeby przedstawić propozycję zwiększenia budżetu państw Sojuszu Północnoatlantyckiego do 3%. Oczywiście Polska już przekroczyła to znacznie, ale są takie kraje. Ponad 4% wydaje. Właśnie, ale są takie kraje jak Niemcy, które nawet tego w 2014 roku pułapu określonego na 2% nie osiągnęły. No i jakie może być wrażenie? Prezydent kraju, który chce ograniczać wydatki na zbrojenia, przyjeżdża tutaj do nas i w Waszyngtonie mówi nam, że mamy wydawać więcej. No właśnie, to rzeczywiście jest bardzo celna hipoteza postawiona przez panią redaktor. Jeżeli do tego dodamy jeszcze fakt, że rząd Tuska odwołał naszego ambasadora przy Sojuszu Północnoatlantyckim. Ja pracowałem z panem ambasadorem, wcześniej ministrem Tomaszem Szatkowskim. To jest wybitny specjalista w tej dziedzinie, darzony uznaniem, szacunkiem ze strony partnerów naszych w Sojuszu Północnoatlantyckim. Jeżeli do tego dodamy fakt, że miałby szansę, jestem o tym przekonany, objąć wysokie stanowisko w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, no to cóż, no to przywodzą tutaj, pojawiają się takie oto oceny, tak jak w przypadku pierwszego Tuska, kiedy rezygnował z tarczy antyrakietowej w Redzikowie, no to teraz też mamy do czynienia z taką postawą. Tusk, mówiąc wprost, jest antyamerykański. On jest proniemiecki, w związku z tym jest antyamerykański. On krytykuje republikanów w Stanach Zjednoczonych. To nie leży w interesie polskim, żeby wdawać się w spory polityczne w Ameryce. My musimy mieć dobre relacje zarówno z demokratami, jak i z republikanami. No, ale panie ministrze, ja rozumiem, że utrącenie kandydatury pana ambasadora Szatkowskiego na zastępcę sekretarza generalnego NATO, no rzeczywiście może mieć taki charakter antyamerykański. Ale dlaczego w takim razie również głupimi pociągnięciami w sprawie generała Gromadzińskiego utrącono możliwość zajęcia poważnego stanowiska w strukturach unijnych wojskowych Polakowi? No sądzę, że sprawa była złożona. Generał Gromadziński był dowódcą odtwarzanej dywizji na gruzach tej zlikwidowanej w 2011 pierwszej warszawskiej dywizji zmechanizowanej imienia Tadeusza Kościuszki. W środowisku tych, tak powiem, starych generałów emerytowanych, którzy teraz wrócili jako doradcy, nie miał najlepszych notowań. Nasi posłowie Prawa i Sprawiedliwości wczoraj, kiedy przeprowadzali kontrolę poselską w Ministerstwie Obrony Narodowej, spotkali kogo na korytarzu? Generała Różańskiego, obecnie senatora wybranego z listy trzeciej drogi, a więc wchodzącego w skład koalicji 13 grudnia, który bardzo zdecydowanie krytykował działania podejmowane przez Prawo i Sprawiedliwość. Mnie krytykował między innymi za to, że zbyt dużo sprzętu wojskowego zamawiam dla polskiego wojska. Groził, że niektóre z umów, szczególnie z Koreą Południową, będą pewnie, być może, tak ostrożnie mówił, ale jednak, że będą musiały być wypowiedziane. Więc to wszystko układa się w jedną całość. To mamy do czynienia z rządami, które szkodzą Polsce. Koalicja 13 grudnia po prostu szkodzi bezpieczeństwu naszego generał kraju. Generał Różański jeszcze wcześniej był zdecydowanym przeciwnikiem baz NATO w Polsce, o ile dobrze pamiętam. I jeszcze mamy minutkę do końca tej części programu, bo jeszcze za chwilę będziemy rozmawiali dalej. Ja chciałam pana zapytać o cargo, bo są informacje, że te transporty, które cargo realizowało na rzecz wojska, zostaną przejęte przez niemiecką kolej. A no właśnie, no to mamy kolejny przykład tego, jak uzależnia Tusk i jego ekipa, czyli koalicja 13 grudnia, uzależniają Polskę od Niemiec, likwidują inwestycje, które mają charakter konkurencyjny wobec Niemiec, tak krzywo patrzą na te kontrakty, szczególnie koreańskie, dlatego że czołgi koreańskie są konkurencyjne wobec czołgów niemieckich, Leopardów. A przecież byliśmy w bardzo zaawansowanych rozmowach z Koreą Południową, żeby w Polsce była fabryka czołgów K2, a więc żeby można było produkować również na eksport do państw innych Sojuszu Północnoatlantyckiego, Unii Europejskiej. Teraz można powiedzieć, że sprawa ucichła.
nie słyszymy, co dalej w sprawie tego kontraktu dotyczącego produkcji czołgówka 2 w Polsce. Kończymy tę część, ale z naszym gościem zostajemy dalej na antenie telewizji w Polsce. Parę minut i wrócimy do państwa. Wieczór w telewizji w Polsce. Naszym gościem jest Mariusz Błaszczak, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Były minister obrony, ale już o obronie rozmawialiśmy i o wojsku i o tym, co się dzieje, a teraz porozmawiamy o politycznych, politycznym aspekcie działalności pana posła, czyli przewodniczeniu Klubu Parlamentarnego PiS, bo rozmawiamy o tym, że koalicja 13 grudnia niszczy demokratyczne instytucje. Demokratyczne, można powiedzieć, że telewizja publiczna jest demokratyczną instytucją, była demokratyczną instytucją. Potem mieliśmy zamach na prokuraturę krajową. Tu już zupełnie wszelkie reguły zostały złamane. Prezydent został pominięty, choć konstytucyjnie i ustawowo przysługuje mu prawo. I bez jego zgody prokurator generalny Adam Bodnar, minister sprawiedliwości, nie może odwołać ani powołać nowego prokuratora krajowego, a jednak to uczynił. No i teraz mamy, proszę państwa, wejście absolutnie bezprawne do KRS-u, czyli Krajowej Rady Sądownictwa. Prokurator w towarzystwie policjantów tam się zjawił wczesnym rankiem, bez uprzedzenia pani przewodniczącej Krajowej Rady Sądownictwa, bez uprzedzenia rzeczników dyscyplinarnych, od których zażądać miano wydania akt. No i afera się zrobiła na całego, a dzisiaj przed budynkiem Krajowej Rady Sądownictwa na ulicy Rakowieckiej w Warszawie na taki apel Stowarzyszenia Prawnicy RP zebrali się ludzie. To była spontaniczna manifestacja, sędziowie, przepraszam, RP, nie obywatele RP, bo to jest zupełnie coś innego. Jak mogłam się pomylić w ogóle? Proszę państwa, zebrali się tam obywatele, którzy chcą zaprotestować przeciwko takim metodom działania i nasz reporter Maciej Zemła towarzyszył tej demonstracji, tej manifestacji. Proszę posłuchać, zda nam relację. Jesteśmy przed Krajową Radą Sądownictwa, gdzie zakończyła się pikieta zorganizowana w obronie tego konstytucyjnego organu. Kilkadziesiąt osób przyszło, by wyrazić swój sprzeciw wobec siłowego wejścia prokuratury w asyście policji i rozprucia szaf pancernych. Nie damy się zastraszyć, nie damy się złamać, chociaż wiemy, że być może przed nami trudne zadanie. Będziemy trwać na posterunku, bo tak jak mówiłam państwu, to nie chodzi o nasze stołki. Chciałabym, żeby oczywiście Polacy nie byli tak podzieleni, bo to jest naprawdę dramatyczne, żeby sądownictwo było silne, a nie osłabiane, bo to osłabia państwo. To jest społeczny protest, to jest protest polskich sędziów. To jest protest polskich sędziów, którzy nie zgadzają się na to, aby obrazek, który utkwił w pamięci milionów Polaków, czyli ta rozpruta szafa z aktami, był obrazkiem, który niejako definiuje III Rzeczpospolitą. Oprócz sędziów, oprócz polityków, przyszli tutaj także zwykli ludzie oburzeni działaniami prokuratury podległej Adamowi Bodnarowi. Przychodzę na wszystkie pikiety, które są związane z walką o praworządność i z tym, co robi dzisiaj rząd Tuska. To, co dzisiaj widzimy, szafy, które są otwierane łomami, to się nie mieści w żadnych standardach. 5-centymetrowej grubości drzwi zostały rozprute, schowane tam dokumenty zostały zabrane, po prostu ukradzione i wyniesione, także w niewiadomym kierunku. Przyszłam zaprotestować przeciwko takim działaniom. W wielu sprawach, w których opór społeczny jest bardzo duży, obecna ekipa rządząca się cofa, albo przynajmniej deklaruje wycofanie się. Być może, jeżeli ten opór społeczny również w obronie konstytucyjnych organów będzie silny, również tutaj uda się ten walec zatrzymać. Maciej Zemła, Telewizja w Polsce. A na naszej antenie minister w kancelarii prezydenta Andrzeja Dudy, pan Andrzej Dera, był pytany o to, jakie jest stanowisko prezydenta w tej sprawie, czy coś na ten temat jest mu wiadome, i powiedział, co następuje. Czy zaniepokojony jest tym, mówiąc delikatnie, co się dzieje, prezydent Andrzej Duda? Oczywiście, że jest zaniepokojony, bo
Polska jest państwem prawa i wszystkie władze powinny respektować i przestrzegać prawa. Tutaj mamy kolejny przykład naruszeń prawa i to w sposób rażący. Mnie osobiście to przypomina jako żywo kwestię wkroczenia władzy za czasów premiera Donalda Tuska do redakcji Wprost i zabieranie laptopa. No to jako żywo mi to przypomina ten sam mechanizm, tak? Wchodzą służby, tu chodzi prokurator, policja, robią to nie w sposób taki, jak powinno być zrobione, bo spór czego dotyczy, że minister Bodnar powołał sobie jakiś rzeczników, mimo że rzecznik dyscypliny został powołany przez pana prezydenta zgodnie z przepisami prawa, jest tworzony jakiś dualizm obok prawa i prokuratorzy siłą to robią, bo nie mają przepisów prawa, w związku z tym pokazują siłę, że i pokazują bardzo niebezpieczną sytuację, w której siła ma zastąpić prawo. No to jest sytuacja katastrofalna, to jest sytuacja, w której rodzi się dyktatura. No właśnie, panie ministrze, przyszli ludzie pod budynek KRS-u, a w mediach społecznościowych od jakiegoś czasu czytam takie dość zirytowane wpisy zwolenników, konserwatywnych czytelników i konserwatywnych uczestników tej dyskusji w mediach społecznościowych, którzy mówią, jak to się dzieje, że miesiąc po wygraniu wyborów przez Prawo i Sprawiedliwość w 2015 roku tysięczne demonstracje KOD-u, pucz, oblężenie Sejmu, a tutaj nagle jakoś tak się nic nie dzieje, ludzie się oburzają w tych mediach społecznościowych, ale jakiegoś protestu nie ma, kiedy się obudzą. Sądzi pan, że dojdzie do takiej sytuacji, kiedy rzeczywiście społeczeństwo uzna, że i czym to się ma objawić, jak to ma być przeprowadzone? To rzeczywiście jest tak, że na tej władzy wrażenie robią demonstracje. I pamiętam demonstrację z 11 stycznia tego roku. To był dzień powszedni, pogoda była marna, plucha. I wtedy rzeczywiście dziesiątki tysięcy ludzi w Warszawie demonstrowało, wyrażając swój sprzeciw wobec tego draństwa, z jakim mamy do czynienia w wykonaniu rządu koalicji 13 grudnia. Teraz serdecznie dziękuję za tą pikietę pod Krajową Radą Sądownictwa, ale chciałbym też poprosić wszystkich naszych widzów, żeby w najbliższy wtorek o godzinie 17:30 byli pod Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej. Będzie to pikieta w obronie uwięzionego, przetrzymywanego i torturowanego księdza Olszewskiego. Dziś razem z premierem Kaczyńskim byliśmy u Rzecznika Praw Obywatelskich, który obiecał podjąć stosowne działania, interwencje w tej sprawie. Tylko w ten sposób możemy pokazać, że się na to nie godzimy. Trzeba wywierać presję. A cały ten proceder związany z łamaniem prawa Tusk rozpoczął od przejęcia mediów publicznych. Dlaczego? Dlatego, żeby domknąć system, żeby utrudnić dostęp do informacji opinii publicznej. Żyjemy w czasach, kiedy media społecznościowe są bardzo aktywne, więc w ten sposób się komunikujemy. No ale niewątpliwie spośród trzech stacji, dużych stacji telewizyjnych, tylko jedna, czyli telewizja publiczna, prezentowała inny obraz sytuacji niż dwie stacje komercyjne. Teraz wszystkie trzy stacje komercyjne mają identyczne podejście. Z mównicy sejmowej swego czasu po przejęciu nielegalnym, siłowym telewizji publicznej zapytałem Donalda Tuska, po co panu drugi TVN? Oczywiście nie odpowiedział, ale znaliśmy i wszyscy znamy odpowiedź. Właśnie po to, żeby domknąć system, żeby ograniczyć dostęp opinii publicznej do informacji. Bardzo się cieszę z tego, że telewizja w Polsce.pl wchodzi do multiplexu, czyli będzie miała szersze grono odbiorców niż dziś. To jest właśnie ten odpowiedni kierunek, żeby ludzie mogli sobie sami wyrobić pogląd na temat tego, co się w naszym kraju dzieje, ale mając dostęp do zróżnicowanych informacji, a nie tych zglajszachtowanych, tych ujednoliconych, tego przekazu, który jest ciągle przedstawiany właśnie w tych głównych stacjach komercyjnych.
No właśnie, panie premierze, no z tą ulicą to trochę jest słabo w porównaniu z aktywnością totalnej opozycji w czasach, kiedy państwo objęli władzę. Na zagranicę w ogóle nie ma na co liczyć. Po kolei wam są, tak jak od salami od krwa, odcinani kolejni posłowie. Mamy już jeden immunitet odsunięty, uchylony. Drugi immunitet i co groźniejsze, również wniosek o areszt i zatrzymanie i areszt będzie w tym nadchodzącym tygodniu na posiedzeniu Sejmu głosowany. Teraz słyszymy, że Lewica chce zbierać podpisy o Trybunał Stanu dla premiera Morawieckiego, a pan mecenas Giertych, o którym się mówi, że to on kieruje Ministerstwem Sprawiedliwości, Adam Bodnar, składa doniesienie do prokuratury na prezesa Jarosława Kaczyńskiego. Proszę pokazać, piszemy o tym na naszym portalu. Będą państwo mogli sobie dokładnie przeczytać, o co w tym wszystkim chodzi. O właśnie, w polityce.pl koalicja zemsty znów w akcji. Giertych chwali się, że złożył zawiadomienie na prezesa PiS. Miał świadomość, że ziobryści kradną. Chodzi o ten list, o ten kolejny kapiszon ujawniony przez... nie wiem przez kogo właściwie, przez media chyba, gdzie prezes Kaczyński zwraca się do wówczas jeszcze Solidarnej Polski Niesuwerennej z prośbą o wyjaśnienie doniesień medialnych chyba, tak, dotyczących wykorzystywania Funduszu Sprawiedliwości w kampanii wyborczej. Tak, to rzeczywiście, to wszystko, co wspomniała pani redaktor, jest prawdą, ale proszę spojrzeć też na drugą stronę medalu. W krótkim czasie zebraliśmy ponad 140 tysięcy podpisów pod obywatelskim projektem ustawy Stop podwyżką od lipca. Te podwyżki dotkną gospodarstwa domowe, szczególnie jesienią i zimą, bo podwyżki o 50% cen energii je rozłożono na dwa etapy. Od 1 lipca i od 1 stycznia przyszłego roku. Podwyżki cen gazu, podwyżki cen ciepła systemowego. To będzie uderzenie w status gospodarstw domowych. Zdecydowane obniżenie poziomu życia. Od jesieni ruszamy ze zbieraniem podpisów pod referendum w sprawie wyrzucenia do kosza paktu migracyjnego. To, co widzimy, co dzieje się w naszym kraju, że coraz więcej migrantów jest na ulicach, to, że Niemcy podrzucają do Polski migrantów, to jest ta buta niemiecka, ta bezczelność niemiecka. Kanclerz Niemiec, który przyjechał kilka dni temu do Warszawy, powiedział, że reparacje, no to w zasadzie już nie są brane pod uwagę. Przytaknął mu Donald Tusk, powiedział, że także, że reparacje nie są brane pod uwagę. Przypomnę, że ponad 6 200 000 000 000 złotych. Na tyle eksperci wycenili straty materialne poniesione poprzez inwazję niemiecką i poprzez okupację niemiecką. A jeszcze kanclerz stwierdził, że wypłacone zostaną jakieś zadośćuczynienia tym, którzy jeszcze żyją. Przypomnę, że II wojna światowa zakończyła się 79 lat temu, a więc można powiedzieć wprost, że powiedział, że tych, których Niemcy wymordowali, no to zadośćuczynienia ich rodziny nie otrzymają. Natomiast ci, którzy dzięki Bogu jakimś cudem przeżyli i jeszcze żyją, w niemal 80 lat po wojnie, no to może za jakiś czas zadośćuczynienie dostaną. A więc będziemy działać aktywnie, mimo tych represji, którym jesteśmy poddawani, mimo tej zemsty, którą próbuje stosować koalicja 13 grudnia. Będziemy dalej walczyć o polskie sprawy, no a wszystko w ręku oczywiście wyborców. Już w przyszłym roku będą wybory prezydenckie. To będą bardzo ważne wybory, bo jeżeli prezydentem Rzeczypospolitej zostanie polityk związany z koalicją 13 grudnia, to ten system się domknie. Ale mamy nadzieję, że tak się nie stanie. Będziemy o to usilnie zabiegać, przekonując wyborców, że warto postawić na polityka niezależnego, na polityka takiego, który zadba o niepodległość naszej ojczyzny, bo przecież zmiana traktatów w Unii Europejskiej doprowadzi do powstania scentralizowanego państwa, które będzie zdominowane przez Berlin. Nie można do tego dopuścić. Trzeba, jeszcze raz to podkreślam, wyrzucić do kosza pakt migracyjny. Dziś Polska jest państwem bezpiecznym dzięki rządom Prawa i Sprawiedliwości.
Sprawiedliwości. Jeżeli pakt migracyjny wejdzie w życie, to przestanie być Polska państwem bezpiecznym. No i trzeba sprzeciwić się Zielonemu Ładowi, bo te podwyżki wynikają właśnie z Zielonego Ładu. Powołany, ukonstytuowany 3 dni temu rząd, który się ukonstytuował 3 dni temu rząd Holandii, Niderlandów, jako pierwsze zasadnicze zadanie postawił sobie wypowiedzenie paktu migracyjnego. A u nas słyszymy, no nie można, to już jest zatwierdzone, zaklepane. Chyba jednak można, jeżeli Holendrzy chcą się na to zdecydować. Oczywiście, że można. Ja stawiam taką tezę, że Donald Tusk jest świadom oczywiście tych procesów, które zachodzą, i dlatego nawoływał do bojkotu referendum jesienią ubiegłego roku, bo gdyby referendum było wiążące, a więc gdyby ponad 50% obywateli naszego kraju wzięło w nim udział, no to nie mógłby tego argumentu zignorować. A tak to może opowiadać bajki, że Polska skorzysta na pakcie migracyjnym. Oczywiście straci, i to bardzo poważnie straci. Dlatego teraz nasza inicjatywa Prawa i Sprawiedliwości, żeby przeprowadzić referendum na wniosek obywatelski. I chcemy jesienią, we wrześniu rozpocząć zbieranie podpisów. Bardzo proszę o aktywność, dlatego że to będzie silny argument. Niewątpliwie to będzie silny argument w sprawie bezpieczeństwa naszej ojczyzny. Panie ministrze, nawet to nie stanowiące referendum, to było prawie 12 milionów Polaków, którzy głosowali przeciwko relokacji. I myśli pan, że nawet gdyby się okazało, że to referendum, pod którym państwo zbiorą podpisy i które zostanie przeprowadzone, nawet gdyby były wiążące, to Donaldowi Tuskowi to w czymś przeszkodzi? Do czegoś go skłoni? To będzie jasny argument, który... Oczywiście ma pani rację, pani redaktor, bo przecież Donald Tusk ignoruje, łamie konstytucję, łamie ustawy. Ostatnio obwieścił, że ustawa dotycząca prezydencji Polski w Unii Europejskiej, a już przypomnę, od 1 stycznia przyszłego roku Polska obejmie prezydencję, w której została na drodze ustawowej zmieniona rola prezydenta Rzeczypospolitej. Zapowiedział Tusk, że nie będzie tej ustawy respektował. No więc rację ma chyba pan sędzia Piotr Łukasz Andrzejewski, który dzisiaj na naszej antenie, będąc gościem telewizji w Polsce, powiedział, że nie formalnie w Polsce wprowadzono stan wyjątkowy. No i teraz trzeba zrobić wszystko, żeby to odkręcić. Bardzo dziękuję. Musimy kończyć, panie ministrze. To ja dziękuję. Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości, pan poseł Mariusz Błaszczak, był państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję panie pośle. Dziękuję, miłego wieczoru. Wzajemnie. A my, proszę państwa, spotkamy się za parę minut. Proszę z nami zostać.